Cześć wam, dzisiaj ja jest Bizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio, tym samym tytule i zacznijmy od stwierdzenia, że dzisiejszy odcinek spełnia rolę zapowiedzenia streama, który będzie już niedługo, dlatego też odcinek mamy znacznie wcześniej niż normalnie, bo o 13 startujemy ze streamem, bo o 14 twórcy startują z live streamem do aktualizacji 2.8, więc my zrobimy drobną rozgrzewkę, przebieżkę, pogadamy, porozmawiamy na temat tego, co powinno być, co nas tutaj czeka, na co się nastawiamy i czego oczekujemy, a potem będziemy symultanicznie tłumaczyli to, co twórcy mają nam do przekazania na temat aktualizacji 2.8. Więc jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, dzisiaj o około godziny 13-14 się tutaj pojawić i trzymać ze mną kciuki, że nadchodząca aktualizacja zakasuje wszystkie poprzednie aktualizacje, albo przynajmniej 2.7, 2.6, 2.5 i 1.6, jako że jest to drobne nawiązanie do przeszłości Blast from the Past, to miło mi będzie was zobaczyć na czacie. Pomachajcie mi, jej! Lecimy dalej, bo podziało się parę rzeczy, a ja wczoraj nie ogarnąłem, żeby wam przypomnieć, że to jest ten moment, żeby wbić do sklepu Paimon's Bargain, do Stardust Exchange i złapać Interwined Fate'y, które są do przygarnięcia, no bo jest nowy miesiąc, więc warto by było odebrać te rolki, które macie, jeżeli macie walutę. Pamiętajcie, że nic innego tutaj się nie opłaca brać. Tylko rolki na propsie. Co więcej, w Star Glitter jest nowa rotacja, czyli nowe postacie do przygarnięcia, jeżeli nie macie Fischl na C6, mam, albo Xiangling na C6, również mam, to możecie przygarnąć w tym momencie, oraz do łask wrócił Blackcliff. Z Blackcliffem będzie niedługo troszkę więcej, to znaczy już było, jeżeli robiliście fabułę Yelan, tam się bodajże o Blackcliffie dwa słowa wspomniało, tutaj jest ta Blackcliffowa, tu jest Blackcliffowa kuźnia, do której powinno być wejście i nad Blackcliffową kuźnią nie bez przyczyny w chwili obecnej wisi pałac Ningguan. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dzisiejszy odcinek nie tylko opiera się na przypomnieniu, że jest nowa rotacja oraz, że jest Pyrkon i Pyrkona. Czyli zwyczajowo zapraszam do szybkobieżka, link macie na dole w przypiętym komentarzu, a lecimy do pierwszej osoby, którą dzisiaj jest Olciakowa Cosplay. Przecudna Paimon, mam nadzieję, że wskazywała ludziom drogę. Zresztą mam tego slime'a, to jest ten sam slime, którego ja mam i jest on cudowny. O nie, nie stoi ze mną. Tak, lepiej, nie będzie tego na całym nagraniu, tylko w tym fragmencie jest. Limitowana seria. Oprócz tego mamy Hikarari Kos i fantastycznego Skaramusza, który już niedługo się zbliża się do nas, więc zobaczymy, jak bardzo trafny ten cosplay będzie względem tego, co dostaniemy grywalnie w grze z Wandererem. Zuzanna Maria oraz fantastyczna Kokomi i ten, o, wydziergany. Ludzie, co do wydzierganych rzeczy. Będzie się działo w najbliższym czasie. Będzie się działo. Angday, bardzo apetycznie, Xiangling i tu jest, chyba jest głoba, jest głoba, jest awesome! I peleton na dziś zamyka Kasumi TV oraz Wesola, czyli pewnie Wesoła. Fantastyczna Rosaria i równie fantastyczna Yula. Jeżeli jesteście zainteresowani którąkolwiek z tych osób, które się tutaj pojawiają, to oczywiście macie w przypiętym komentarzu na dole linki i jeżeli macie troszkę pozytywnej energii, to przekujcie ją w miłość w komentarzach i zostawcie im tam coś miłego do przeczytania. Aj, uderzyłem się w herbatkę. A mając to za sobą, faktycznie przeskoczyłbym do, uwaga, spekulacji i spoilery, spekulacje. Jeżeli nie przepadacie, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy i tak dalej. Pamiętajcie, żeby wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli brać, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Zacznijmy od tego, że mamy całą masę rzeczy, o których ostatnio mówiłem, tylko teraz w wersji takiej, że możemy praktycznie namacalnie, czyli jeżeli skoczycie na Discorda, link na dole w przypiętym komentarzu oczywiście jest, zobaczyć, co tam fajnego wyciekło, to wyciekły animacje i zacznijmy od Tignerii, czyli faktycznie tak jak było mówione wcześniej, będzie miał podwójny ładowany atak przy charge'owaniu, czyli podobnie jak Yoimiya, naładuje swój atak i ma drugie to naładowanie, to również Tignerii będzie to miał, będzie miał te zdalnie namierzane strzały, które z tego co wiem, z tego co słyszę od beta testerów, działają wtedy, kiedy wcześniej trafimy jakimś atakiem, czyli te namierzane strzały są namierzane tylko wtedy, kiedy wiedzą w co mają lecieć, a to w co mają lecieć to jest to, co trafiliśmy poprzednio, czyli jeżeli chcecie klepać bossa, a traficie jakiegoś małego moba po drodze, to macie problem, bo wasze namierzane strzały polecą nie w tą stronę. Ale lecimy dalej, bo jest ładowany atak charge'owany do energii Dendro oczywiście, a pod jego E mamy rzut czymś. To coś jest dalej nieokreślone na tych animacjach, które wyciekły. Nie widać za bardzo, co on trzyma w ręce. Widać bardziej na animacji Idol, do tego przejdziemy zaraz, to będzie ta Zośka. I na swoim elemental skillu rzuca tym nieokreślonym bardziej czymś, co wybucha w zetknięciu z przeciwnikiem albo z gruntem, zadając Dendro obrażenia, mamy te latające zielone dymki i wygląda to bardzo fajnie. Powiem wam, że dendro efekty są na razie jednymi z ładniejszych w grze. Podobają mi się... No, podobają mi się. Co więcej, za Tignerii będą latały takie zielone...
nasionka czy coś w tym stylu, które pokazują ten stopień naładowania tych strzał namierzanych i tak dalej, więc będziemy mieli te dodatkowe indykatory, które w tym przypadku są zrobione bardzo delikatnie, nie są to jakieś wielkie, nie wiadomo, cóżki świecące jak w przypadku innych bohaterów, tutaj będą po prostu zielone. Mi się to kojarzy z nasionkami, ale to można jako świetliki poczytać, to znaczy zinterpretować, nie wiem, nie jestem pewny. Jeżeli chodzi o jego ult, jestem troszkę zawiedziony, bo jego ta startowa animacja jest identyczna z tym, co ma Venti, tylko jest bardzo zielona, w przeciwieństwie do Ventiego, który zagina czasu przestrzeń, to Tignari jest zielono i wygląda to bardzo podobnie, więc tutaj jestem troszkę zawiedziony, a później jest inaczej, no bo Venti ma oczywiście tą swoją czarną dziurę próżnię, czy jak to nazwać, a Tignari ma te kilka strzał, które leci w stronę przeciwnika i robi dup, 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 dup. Jeżeli chodzi o idol animacje, o których wspominaliśmy, to ma naprawdę fajne i słodkie, jak się tam z uszkami smyra i jest to zrobione git. Zakochałem się w tych jego animacjach, są jedne z najfajniejszych w grze w ogóle do tej pory. Oraz jego druga idol animacja to wyciąga tego swojego cusia, który się tam wygląda jak Zośka, taka do odbijania, zresztą on to odbija nogą. Woreczek wypełniony ryżem czy inną kaszą i on też morfuje. Wydaje mi się, że to jest to, co on używa na swoim elemental skillu, że to jest to, czym on rzuca i to jest to, co wybucha i tam się przekształca, więc jak miałbym stawiać, to jest jedno i to samo, ale no wygląda jakby miał Zośkę w kieszeni i sobie podbija trochę nogą, więc jest git. A my przechodzimy dalej do animacji kolej, którą również mamy, więc na jej standardowych atakach za bardzo nie ma czego oczekiwać, ładuje się przy charge'owanym, jest dendro energia, więc dendro obrażenia. To, co jest ciekawe, to jest jej elemental skill, czyli to, o czym mówiliśmy te trzy odcinki temu, co ma robić, rzucać jakby bumerangiem i ten bumerang wygląda jakby ona rzuciła swoim łukiem, który w tym momencie trzyma. To nie jest chyba łuk, to jest to, czym ona się bawi na idol animacji, taki trójkącik wyciąga, trójkącik, nie wiem, to wygląda jak takie małe coś, a jak ona tym rzuca, to się powiększa, tylko, że na animacji tej, która wyciekła, to wygląda jakby ona swoim łukiem rzucała, więc z mojej strony była troszkę konfuzja, bo ona rzuca tym łukiem i za chwilę znowu go ma w ręce i takie, myślałem, że może zrobią coś w stylu, że ona rzuca łukiem i ma kilka takich ciosów z piąchy w międzyczasie, to znaczy, że można wykonać i wtedy ataki nie są normalnymi z łuku, tylko Shikano Inhaizo może troszeczkę, ale nie, ona faktycznie czym rzuca i za chwilę ten łuk się pojawia w łapie, że może dalej atakować i zasięg tego bumerangu, czy bumeranga, nie, w sumie nie wiem jak to się odmienia, jest znacznie mniejszy niż się spodziewałem, to nie jest taki, że leci, tylko taki wii i wraca od razu, więc jeżeli macie grupkę przeciwników, to fajnie by to było puścić i się przesuwać tak, żeby zahaczało jak największą grupę wrogów, to chyba leci od prawej do lewej, więc nawet bym powiedział, że odwrotnie, że lecieć do prawej, żeby to ciągnąć za sobą i żeby to kosiło wrogów i jednocześnie strzelać, można to fajnie wykorzystać w praktyce. Jeżeli chodzi o jej ult, jej elemental burst, to jest coś, o czym mówiliśmy wcześniej, tylko te informacje, które rzucał Blank na temat mechanicznych elementów jej skilla. Ja tam w ogóle tego mechanicznego cusia nie widzę. Ona miała mieć mecha kotka. Kiedy wyciekły jej arty, to powiedziałem, że to w ogóle nie wygląda jak mecha kotek, to bardziej wygląda jak jakaś taka pacynka duchowe, dendro, coś. I takie wrażenie odnoszę, patrząc na animację jej skilli, czyli ona tym rzuca, jest wybuch, podobnie jak od Shakera Diony, który zostawia płaszczyznę pokrytą energią danego żywiołu. W przypadku Diony to jest kraju, w przypadku kolei oczywiście jest to dendro. I tutaj jest taka fajna sytuacja, że z tej energii dendro, tej płaszczyzny leżącej na gruncie, wyskakuje ta jej pacynka i robi puf. Nie wyskakuje raz, tylko wyskakuje raz za razem. I jest to troszkę taki creepy vibe, troszkę śmieszne, troszkę takie akuku, nie wiem, whack-a-mole, może. Mi się to podoba, jeżeli chodzi o animację. Jest bardzo fajnie zrealizowane i zastanawiam się, skąd Blank wyciągnął, z jakiej pocket dimension stwierdzenie, że tam jest coś mechanicznego, bo ja tam mechanicznego nie widzę nic. Może poza tym jej rozkładanym bumerangiem, może tam jest coś troszkę bardziej mechaniczne. Teraz jak się nad tym zastanowiłem, to dopiero widzę jakiekolwiek podobieństwa, bo jak patrzyłem na animację, nie zauważyłem żadnych punktów wspólnych, ale to z drugiej strony ja patrzę jakby na animacje, które gdzieś tam wyciekły i się pojawiły w sieci, a nie pograłem chwilę tą postacią, bo może jak się patrzy, co się dzieje, wiecie, tak na ekranie blisko, to lepiej to widać. A jak macie przez kogoś coś nagrane i nie widać jakiegoś takiego charakterystycznego elementu animacji, to można to zgubić. Co więcej, jej idol animacje to pierwszej wyciąga coś, co na początku wygląda, mi wyglądało jak grzebień, ale to chyba jest ten bumerang, tylko nierozłożony, jest taki mały, taka ekierka i przygląda się ten, a w drugiej animacji wyciąga faktycznie grzebień, który wygląda inaczej niż to pierwsze, więc stąd jest teoria, że aha, to pierwsze to jednak nie był grzebień, no i się tam próbuje poczesać, rezygnuje i ten, no jest okej, ma tę animację bez szału, więc yeah. Przejdźmy do Dory, czyli do mojej nowej ulubienicy i jestem zachwycony tą postacią, zastanawiam się, jakim cudem to jest czwórka, bo to jest jedna z ciekawszych postaci, jakie do tej pory widziałem, jeżeli chodzi o animację. Więc zastanawiam się, dlaczego zrobili z niej postać czterogwiazdkową, jak to ewidentnie kosi większość piątek,
przynajmniej jeżeli chodzi o design i animację. Więc niektórzy w tym poczytują troszkę Dionę na sterydach, ja tutaj absolutnie Diony nie widzę poza podobieństwem kolorów. To jest to, o czym gadaliśmy w przypadku Tignery. Design obu tych postaci, jeżeli patrzycie na koncepcję, jest z mojej perspektywy bardzo podobny, nie identyczny, ale bardzo podobny, przy czym głównym elementem, który je odróżnia, są kolory. Ten jest jasny, idziemy w stronę brązu i tak dalej. Tamten jest ciemny, idziemy w stronę zieleni. Jest mocny kontrast między tymi postaciami, więc jak postawicie je obok siebie, to na pierwszy rzut oka nie będą podobne, ale im bardziej analizujecie detale, tym większe podobieństwa będą. Jeżeli chodzi o Dory i Dionę, to jest odwrotnie. One ze względu na podobieństwo w kolorze i bardzo duże różnice w designie, w sumie jedyne co mają wspólnego to kolor, no i model dziecięcy. To ludziom się wydaje, że te postacie są podobne, ale one nie mają za dużo punktów wspólnych. Szczególnie jak zobaczycie animację do, bo te są szalone i z jednej strony moje informacje, te które dochodziły do mnie wczoraj, czyli w sumie przedwczoraj wieczorem, okazały się prawdziwe, z drugiej strony nie do końca, czyli faktycznie ona nie wykonuje swoich ataków sama, Duszek wykonuje te ataki za nią. Tu się pojawia parę dziwnych rzeczy, bo miecz na przykład jest skalowany do wielkości Dory, więc pierwsza moja myśl była taka, że ona po prostu ma animację jak dorosła postać, tylko ona jest malutka i wisi nad tym swoim duszkiem i w przeciwieństwie do tego co dostawałem informacyjnie, albo ja to błędnie zinterpretowałem, ona jakby nie wysyła tego duszka do wykonywania ataków, tylko prawie siedzi na tym duszku, kiedy on wykonuje ataki, więc ona próbuje wykonać ataki, ten duszek macha claymorem, a ona sobie stópkami na nim, albo siedzi na nim, albo lewituje nad nim, także praktycznie jest w tym samym miejscu, w którym powinna być jako postać atakująca. Druga rzecz, która dla mnie się wydała dość ciekawa, to fakt, że ona ten claymore trzyma dużo, dużo niżej niż większość postaci machających claymorem, czyli takie Itto trzyma claymore na wysokości swoich rąk. Dory trzyma claymore na wysokości rąk duszka, czyli na dole. Ona jest tak jakby górą i to, a na wysokości jego, nie wiem, kolan, bioder czy coś, nie no, niżej niż ten, ma ten claymore, co wygląda w walkach inaczej i zastanawiam się na przykład, co by było, gdyby ona atakowała Żelka, który jest praktycznie w ziemi, którego normalnie zahaczyć się nie da, ale ona tutaj po prostu kosi tym claymorem po ziemi. Może to tylko tak wygląda, może hitboxy są wyżej, nie jestem w stanie powiedzieć, ale na animacjach faktycznie wygląda to nieźle, więc miecz jest skalowany do wielkości postaci, ale na oko ma większy zasięg niż Saju ze względu na to, że nasza postać jest troszkę do tyłu względem tego duszka Żelka, który macha i jak będziemy w tym momencie atakowali inne potwory. Slajmy, które są w ziemi, nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie zahaczyć, bo to nie chodzi o trafienie ich, tylko o użycie pyro. A co z latającymi potworami? Czy ona będzie totalnie bezużyteczna, jeżeli chodzi o klepanie latających wrogów, wiecie, te wszystkie muchy i paskudstwa takie? Na jakiej zasadzie będziemy mogli to kosić, kiedy miecz mamy troszkę niżej? Tak jak mówię, może to jest tylko kwestia animacji, może hitboxy są normalnie u góry, tak jak powinny być. Na animacji wygląda to dziwnie. Jeżeli chodzi o jej elemental skilla, to jest troszkę średnio na tych wyciekłych animacjach pokazane, ale to wygląda z tego co rozumiem tak jakby ona korzystała ze swojej tej lampy Gina Aladyna, tak jakby to było działko, łapie w łapki i chyba strzela, tylko tak jak mówię, tam nie było przeciwnika, więc bardzo możliwe, że nie było dopełnienia tej animacji, więc to było bardzo średnio pokazane. A jej elemental burst to jest przywołanie tej lampy, jakby to był turret, jakby to było działko, to sobie stoi i teoretycznie powinno nawalać we wroga. Nie wiem czy nawala samo z siebie, bo też nie było wroga, ale jest ta linia łącząca pomiędzy lampą Gina a naszą postacią, taka właśnie nie elektropioruny, spodziewałem się elektropiorunów, ale cała reszta jest dokładnie tak jak w moim wyobrażeniu, które wam przedstawiałem te 3-4 odcinki temu, że jest połączenie między lampą a naszą postacią, to nas healuje, ale jeżeli przeciwnik przetnie tą linię, to on zgarnie obrażenia, więc my chcemy rzucić lampę i trzymać wroga między lampą a sobą, klepać go dalej i jednocześnie zadawać mu obrażenia od naszego połączenia i leczyć się do tego, więc bardzo fajne zestawienie, zobaczymy jak w praktyce będzie to działało. Jeżeli chodzi o jej idol animacje, to też są przecudowne. Pierwszą jest wyciągnięcie Mory i wabi tego swojego duszka na Morę, który przylatuje. Nie. No dobra, masz, ale ty słodki. Wydaje mi się, że z Moną można zrobić dokładnie tak samo. A jej druga idol animacja to jest klasyk. Używa tego swojego duszka, który bardzo slajmowo wygląda swoją drogą. Tak jakby to był beanbag, to się chyba zwie. Macie te takie cuśki do siedzenia, które są wielkim worem na styropianowe kulki w środku, zazwyczaj styropianowe kulki. I możecie sobie na to ciapnąć, jest takie, ale miękko, ale wygodnie. I po pewnym czasie zaczyna was boleć kręgosłup, tylko swoją drogą, nie? Więc ona dokładnie taki patent odstawia na tym swoim chowańcu. Nie wiem jak to technicznie, gdzie to tam upchnąć. Więc to, jeżeli chodzi o Dory, lecimy dalej, bo mamy animacje Nilo, które się pojawiły. Będziecie je mieli również na Discordzie, przewijają się i z tego co rozumiem, to faktycznie są mniej lub bardziej animacje Nilo,
Halo przynajmniej zgadzają się z tym, co dostawaliśmy wcześniej, ale jest kilka ale, do których dojdziemy zaraz. Jeżeli chodzi o jej skille, to jest tylko E i Q. Przynajmniej na moment nagrywania takie były na Discordzie podpięte. Nie widziałem jej standardowych ataków i jeszcze jej E i Q wyglądają troszkę jak waterbending. Jeżeli oglądaliście Legendę Aanga, Awatara, to na tej zasadzie ona macha, się gibie, troszkę tak bardzo kung fu i ta woda lata i jest bardzo śliczna i ma jedne z najpiękniejszych animacji w grze na chwilę obecną. Nagranie z kiepskiej jakości to jest nagranie ekranu, który tam jest i to jest build smartfonowy, który nie do końca jest tym, co się spodziewają, bo na buildzie smartfonowym tak jakby po prawej stronie ekranu nie macie tej swojej wybranej postaci, no bo nią gracie, macie te trzy inne, które możecie kliknąć i tam jest jeszcze jedna hydro postać, to wygląda tak, jakby w drużynie była druga Nilou, ale bardzo możliwe, że to jest inna hydro postać, bo w drodze jest co najmniej jeszcze jedna hydro postać na Sumeru z tych testowanych takich, więc to może być jedna z postaci, których jeszcze nie dostaliśmy, co oznacza, że podejrzenia są nie do końca trafne, bo to nie jest zdublowana Nilou w wyborze postaci, tylko to jest inna hydro postać, o której będziemy mówili już niedługo, najprawdopodobniej parę słów więcej. Więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to polecam skoczyć na Discorda, bo naprawdę jej animacje są cudowne i wydaje mi się, że to jest dość bliskie prawdy, pomimo drobnych takich podejrzeń, że coś mogłoby być nie tak, a my przeskakujemy do kolejnej postaci, czyli tej takiej bardziej Kleopatry egipskiej. I jeżeli wierzyć HXG, mamy imię dla tej postaci, które nie do końca się zgadza z tym, co było przetłumaczone od moich, więc będzie troszkę zamieszania, bear with me, bo to są rzeczy, które mogły się zmieniać, więc wszystkie one mogą być poprawne na pewnym etapie zamkniętych bet. Więc ta pseudo-Kleopatra, którą niektórzy ochrzcili Cleo, ze względu na podobno istniejące wycieki, które miałyby sugerować, że ona się Cleo będzie zwała, zdaniem HXG nazywa się Candeic albo Candace, czy jakoś tak, i moje pierwsze wrażenie było takie, że to jest coś w stylu żartu These Nuts, bo to jest tak zapisane, jakby było can dance, że czy umie tańczyć i you can dance, i idziemy w stronę tych takich głupawych żartów, może nawet nie tak głupawych, jeżeli zasięgnąć pod Genesis, więc to są informacje od HXG, nie wiem skąd są brane, bo informacje, które ja dostawałem i tłumaczenia, które próbowałem robić z chińskich znaczków, sugerowały, że miałaby się zwać coś w stylu Salva. Mówię, jak to się pisze, nie jak to się czyta, bo nie mam pojęcia, jak to się powinno czytać, bo to się odwołuje do jednego z bóstw z tamtego regionu świata, więc Silva. Nie mam pojęcia, jak się to powinno czytać, ale to ma nawiązanie do jednej z istot, które naprawdę tam figurują w bardziej hinduskiej, a nieważne, co poniekąd też łączy się odpowiednio z wyglądem, co mogłoby nawiązywać do tej Kleopatry, stąd było takie, że to jest chyba mniej lub bardziej trafne tłumaczenie, zobaczymy jak bardzo trafne, a jak bardzo nietrafne. Jeżeli HXG ma rację, a to jest bardzo prawdopodobne, to Candeic, Candace, Cadence, Candace, Credence, to jak się nauczymy wymowy, to będzie na pewno łatwiejsze niż Salva. A my przeskoczmy dalej, bo są drobne informacje, które wczoraj zostały rzucone przez naszych tutaj Discordowców na naszego tutaj Discorda na temat broni, które miałyby się pojawić w aktualizacji 2.8 i to jest ciekawe, bo to idzie troszkę na czołowe z tym, co było wcześniej, czyli w pierwszej połowie aktualizacji 2.8, już dzisiaj się dowiemy jak będzie, powinien być Freedom Sworn oraz oczywiście Lost Prayer. Co oznacza, że najprawdopodobniej zarówno Kazuha, jak i Klee w pierwszej połowie aktualizacji 2.8. Jeżeli chodzi o drugą połowę aktualizacji 2.8, to czego się spodziewaliśmy, Thundering Pulse oraz Skyward Spine, włócznia, której tutaj wcześniej nie było. Nie było jej na beta testach, nie było jej na przeciekach. Ja dostawałem informację, że może być WGS, że powinien być Wolf Gravestone i bardzo możliwe, że no to jest drobne nawiązanie do tego, że Diluc będzie fabularnie, że z Dilucem będzie się dużo działo. I były też takie szemrane jakieś informacje, że a może Diluc będzie kolejną postacią do dubla na banerze z Yoimiyą. Może ludzie się ucieszą, może nie, może go totalnie zignorują, zobaczymy jak będzie, więc tutaj w temacie jest tak, że jeżeli Skyward Spine będzie, to na pewno z Dilukiem nic więcej nie będzie się działo poza to, co jest fabularnie w grze, tam skin i cała reszta, a jeżeli WGS miałby być, to tak troszkę jakby idzie w tym kierunku, że mogłaby być ta jedna dodatkowa postać, ale nie wiem, jeżeli Skyward Spine faktycznie ten przeciek jest prawdziwy, to na pewno Diluc na banerze nie będzie, a my lecimy dalej, bo jeżeli chodzi o Diluca, mamy jego skin, wygląd w 3D, przynajmniej część, tą kitkę, którą on ma, znacznie wyżej niż na swoim standardowym skinie, bo na swoim standardowym skinie ma ją na dole, a tam ma tak jakby bardziej u góry, więc wydaje mi się, że w 3D ten skin zyskuje dużo, dużo, dużo więcej niż na samym arcie. Muszę go zobaczyć w akcji, jak się
rusza, bo moje pierwsze wrażenie, patrząc na arta, było nie. Moje drugie wrażenie było takie, że no dobra, źle jest narysowana ręka, w której dzierży miecz i to psuje mi całego arta. Muszę to zobaczyć w 3D, jak zobaczyłem screen 3D, to jest takie. Dalej jestem na granicy, ja zachwycony nie jestem, ale cieszę się, że wam się podoba, bo widzę od wielu osób informacje, że jest osom, że biorą, koniecznie chcą. I to jest dla mnie pocieszająca informacja. Jeżeli wam się podoba, to jest dla mnie najważniejsze. Ja tego nie muszę mieć, ale skoro jest ktoś, kogo to nakręca, to super! More power to you! Mając to za sobą, przejdźmy do ostatniej informacji, która bardzo możliwe, że jest najważniejszą, bo jest z ciągu tych leaków, które są od moich i które się za bardzo nie pojawiały jeszcze do tej pory. To jest jeden z tych leaków, o których mówiłem, że miałem i go wyciąłem na montażu, bo odcinek wyszedł mi za długi, zostawiam to na inny dzień. Ale widzę, że coś podobnego zaczyna krążyć w internecie. Nie do końca to, co mam wam do przekazania, ale widząc, że jest coś podobnego, to stwierdziłem, dobra, to jest ten moment, żeby o tym powiedzieć. Więc leak, który pojawił się w internecie, to jest, że ma się pojawić do wyboru przy okazji urodzin, drugich urodzin Genshina, postać do wyboru, będziemy mieli pięciogwiazdkową postać, którą będziemy mogli przygarnąć i to są dokładnie te same leaki w ten sam sposób podane, jakie były rok temu, że o tak jak na Lantern Rajcie mamy dowolną czwórkę z Liyue do wyboru, to tutaj mamy dowolną piątkę z tego standardowego banera do wyboru. Możliwe, nie wiem, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, ale informacje, które dostawałem, były takie, bo to jest od testów banerów w ogóle, że jest testowany baner specjalny, w którym będziemy łapali nie za te łyżki standardowe, Interwined Fate i Acquaint Fate, tylko za walutę z eventu, że event urodzinowy będzie miał swoją walutę i jeden z elementów tej waluty, ten chyba najwyższego trybu, ta waluta, ta najtrudniej do zdobycia, będzie działała tak jak łyżki, jak rolki do konkretnego banera, który będzie tylko w okresie urodzinowym i tam będą ciekawe rzeczy. Wydaje mi się, że z tych już dostępnych, ale to będzie na tej zasadzie, że po prostu macie jak darmowe rolki, tylko wpracowane w event, że będziecie wykonywali eventowe rzeczy, będziecie farmili tą walutę i za tą walutę będziecie mogli puścić parę rolków ponad to, co normalnie jest do uzbierania. Więc takie głosy do mnie doszły i ten baner też ma być specjalnie spreparowany, tak żeby rzeczy związane z obchodami urodzin Genshina były na tym banerze, czyli będziemy mogli trafić te postacie, o których będzie w tym momencie głośno. Nie jestem pewny, co tam ma być. W sumie nie wiem, co tam powinno być, jeżeli chodzi o MiHoYo i tym, co oni się promowali, no to oni się mocno promowali Kek i Fischl na Azję, więc nie spodziewam się, żeby te dwie postacie miały się na tym banerze pojawić, bo ludzie ich rozszarpią. Przede wszystkim Kek bez swojego miecza dalej jest i nie zachwyca, a jeżeli chodzi o Fischl, no to teraz mamy ją do kupienia, teraz będzie do wzięcia za darmo, no i dopiero co chyba była na banerze, czy ma być na banerze? Jakoś tak, no w najbliższym czasie się najprawdopodobniej zbliża, więc przesyt Fischl jest i no Kek to nie jest postać, która ludzi by zachwyciła, ale jeżeli dobrze rozumiem, to będzie coś w stylu troszkę tego banera z Noelką, który był, zniknął, nie ma, jeżeli go wykorzystaliście, ale nie będziemy tam puszczali standardowych rolków, będziemy tam puszczali rzeczy z event. Takie coś było testowane na tyle, że dotarły do mnie informacje ze źródeł, którym ja wierzę, więc tutaj jest tak, jeżeli to się nie pojawi w ogóle, to ten pomysł został przetestowany i zarzucony przez MiHoYo, bo podkreślam, jak weźcie wszystko normalnie z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, to te informacje lecą do mnie ze źródeł, któremu ja dość mocno ufam. Więc z mojej perspektywy to jest takie, że nie bankuję, że to się pojawi, ale jeżeli się nie pojawi nic podobnego, to ja będę zdziwiony, no bo zazwyczaj to źródło mnie nie zawodzi, więc jest takie, okej, czyli coś się podziało w tyle, że tego nie ma, zamiast okej, to był fake. To jest rozróżnienie z mojej perspektywy, dlatego też wygląda na to, że informacje, które mieliśmy ze 3 dni temu, że obchody pozostają w aktualizacji 3.1, pomimo tego, że teraz już wypadną na aktualizację 3.0, to jest ważna informacja z tej perspektywy, że oni mają coś przygotowanego, co niekoniecznie sensownie będzie się dało przełożyć do aktualizacji do przodu. Więc stąd jest teoria taka, że najpierw zaczną z web eventami w okolicach urodzin faktycznie, a po tygodniu wchodzi nowa aktualizacja i wchodzi event urodzinowy do Genshina. Dobra ludziska, dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Kisiunię, pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie, jesteś awesome! A wy pamiętajcie, że wciąż trwa deliczek web event i jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca, to dziś jest dzień drugi, czyli są kryształki do przygarnięcia. I nie zapomnijcie wskoczyć do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Dziękuję wam, że jesteście, że oglądacie filmy, że lisio magujecie i lisio arcymagujecie, jesteście awesome. I to jest już prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo stream jeszcze oczywiście, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzenka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże Karendzi wam sprzyja. Nie zapomnijcie odebrać primogemów, które będą dzisiaj na streamie, więc pod tym odcinkiem będą kody przypięte i na wszystkich społecznościówkach będę je również rzucał, jak tylko te kody zostaną podane. Miłego, do następnego i... hej!
a ja teraz muszę to zmontować, bo miałem nagrać krótki, śmieszny odcinek, a wyszło mi ponad pół godziny do przemontowania, a nie nagrałem jeszcze Pyrkonu i Pyrkony. O nie.